Sewery Dunikowski. Fatum. Dusza odrywająca się od ciała. 1918 rok. Wapień. 450 na 190 x 135 cm. Fatum. Dusza odrywająca się od ciała. To pierwsza praca, która pojawiła się w parku rzeźby w królikarni. Otoczona drzewami znajduje się blisko wejścia do parku po lewej stronie. Na dużym prostokątnym cokole ustawione są dwie postaci wykonane z białego wapienia. To śmierć, fatum, i dusza. Postać śmierci jest masywna i kanciasta, dusza zaś jest smukła i żywotna. Zwrócone są do siebie przodem. Ustawione są bardzo blisko siebie, dotykając się swoimi ciałami. Ukazane są od połowy ud w górę, co sprawia wrażenie, jakby wyrastały z cokołu. Śmierć jest majestatyczna i dominująca. Góruje nad duszą. Ma potężne ramiona i nieproporcjonalnie duże dłonie zaciśnięte w pięści. Głowa opuszczona w dół dotyka brodą do klatki piersiowej. Figura jest schematyczna i prawie pozbawiona detalu. Duża jest mniejsza i smuklejsza. Opracowana jest bardziej szczegółowo. Ukazana jest pod postacią młodego, nagiego mężczyzny. Jego głowa jest odchylona, mocno do tyłu. Włosy związane w kucyk. Łopatki złączone wyraźnie odznaczają się na plecach. Ręce prosto opadają wzdłuż ciała. Otwarte dłonie o długich palcach delikatnie dotykają cokołu. Duża wygląda, jakby chciała się poderwać do góry, wyzwolić się z uścisku. Śmierć podtrzymuje duszę już tylko koniuszkami palców. W postaci śmierci możemy dostrzec smutek i przegnębienie, spotęgowane poprzez opuszczoną głowę. Z drugiej strony, masywne ramiona i potężne zaciśnięte pięści mogą świadczyć o dominacji i sile. Natomiast postać duszy nieustannie wyrywa się w górę. Patrząc jednak na rzeźbę z boku, możemy mieć wrażenie bliskości i pewnej czułości między postaciami. Ich twarze delikatnie stykają się ze sobą. Autorem jest Xavery Dunikowski, polski rzeźbiarz, malarz i pedagog urodzony w 1875 roku w Krakowie. W jego twórczości możemy odnaleźć wiele oryginalnych rozwiązań, które zrywały z dominującymi ówcześnie tendencjami w sztuce. Dążył do radykalnego uproszczenia formy i silnej ekspresji. Ksewery Dunikowski był niezwykle barwną postacią. Jako pedagog wywarł silny wpływ na twórczość kolejnych pokoleń polskich rzeźbiarzy. Rzeźba nawiązuje do jednej z wcześniejszych prac artysty, która przedstawiała walkę człowieka z fatu i ducha z materią. Na jej podstawie Dunikowski stworzył rzeźbę dla swojego przyjaciela, Antoana Cierplikowskiego, ekscentrycznego mistrza sztuki fryzjerskiej. W rzeźbie postać duszy przybiera rysy twarzy Cierplikowskiego, a dodatkowo jest ozdobiona kunsztowną fryzurą, co ma nawiązywać do jego fachu. Cierplikowski znany był z tego, że sypiał w szklanej trumnie i planował swój własny pogrzeb. Rzeźba stworzona przez Dunikowskiego początkowo miała stanąć jako nagrobek na cmentarzu w Long Jume. Sierplikowski postanowił zmienić miejsce swojego przyszłego pochówku. Wybrał kwaterę na paryskim cmentarzu. Rzeźba okazała się jednak zbyt duża. Na cmentarzu umieszczono więc jej pomniejszoną replikę, a oryginał został podarowany Muzeum Rzeźby im. Ksawerego dunikowskiego